We're going to continue where we left off with the human brain. Będziemy kontynuowali temat mózgu, umysłu ludzkiego. And the great controversy between Christ and Satan over who's going to get the brain. I wielkiego boju pomiędzy Chrystusem a szatanem, wiodącego do tego, kto będzie kontrolował ludzki umysł. And in my last talk I brought out clearly that the decision, the choice is the choice that we ourselves make. W poprzednim wykładzie wspomniałem, że to my dokonujemy wyboru. And so every one of us make choices every day that are determining what's going to happen in our future. Każdy z nas każdego dnia dokonuje wielu wyborów, które mają wpływ na to, co będzie działo się w przyszłości. And I want to bring out another little point as far as the brain is concerned. Jeszcze jedną uwagę chciałbym poczynić w tej sprawie. So last time I brought out that the brain is like a garden. Ostatnio porównałem mózg do ogrodu. But the brain is also the sanctuary where God wants to dwell. Ale umysł człowieka jest również świątynią, w której chce mieszkać Bóg. So here we have the sanctuary. Here we have the Ark of the Covenant, mamy zatem Ten Commandment Law. Plan świątyni, Arkę Przymierza z 10 przykazaniami. Here we have the 7 golden candlesticks. Mamy również świecznik siedmioramienny, złoty świecznik siedmioramienny. We have the table of showbread. A także stół z chlebami pokładnymi. And when you all of us know very clearly that this is in the great heavenly sanctuary, that God, where God's dwelling place is. And if you put this inside the human brain, it's something like this. Wiemy, że ta świątynia ziemska została zbudowana na wzór niebiańskiej świątyni, tam gdzie tego miejsca, w którym przebywa Bóg, i możemy teraz porównać ją właśnie do również do ludzkiego umysłu. God said he wants to put his law in our heart. Pragnie umieścić, wypisać swoje prawo na naszych sercach. He says he wants to dwell in our heart. Mówi, że pragnie mieszkać w naszym sercu. And this is where Jesus is ministering beside the Father, ministering in our behalf. I w tym właśnie miejscu najświętszym Jezus stawia się za nami. And so our body is the temple of the living God. Nasze ciała są świątyniami żywego Boga. And it's through the body that it's through the human brain that God wants to have control of the entire body. I to właśnie za pośrednictwem umysłu Bóg chce sprawować kontrolę nad całym naszym ciałem. And as we near the close of time, Revelation chapter 12 says, gdy przeniesiemy się do czasów końca, a czytamy o tym w księdze Objawienia, w objawieniu Jana w 12 rozdziale. Let me see here. It says that in verse 12. I w wierszu 12 czytamy. Wherefore rejoice ye heavens and ye that dwell in them. Woe unto the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down unto you having great wrath. Because he knoweth that he hath but a short time. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. So here we see that the devil has come down with wrath. Czytamy, że szatan stąpił z wielkim gniewem. Because he has a short time. Bo niewiele ma czasu. Now, time was short when this was written.
2000 years ago. Czasu było niewiele 2000 lat temu, kiedy te słowa zostały zapisane. But it's time shorter today than it was 2000 years ago. O ileż bardziej czas jest krótki teraz, 2000 lat później. Oh, my friends, all the Bible prophecies have all been fulfilled. Everything down to our very day. Wszystkie te proroctwa, które dotyczyły czasów aż do dnia dzisiejszego, już się wypełniły. And the devil recognizes that his time has come almost to the end. I szatan ma świadomość tego, że jego czas jest prawie że skończony. And so the devil is working with wrath. Because he has but a short time, he's going to do everything he can possibly do to destroy the kingdom of God. Dlatego działa i jest bardzo rozsierdzony, aby jak najwięcej jeszcze dokonać swojego dzieła. Christ Object Lessons, page 69. W książce Śladami Wielkiego Lekarza, by Ellen White, autorstwa Ellen White, czytamy. It says, Christ is waiting with longing desire. Że Chrystus czeka z utęsknieniem for the manifestation of himself in his church. Na objawienie siebie w swoim kościele. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people. Gdy charakter Chrystusa będzie doskonale odzwierciedlony w życiu jego ludu, then he will come. Wtedy przyjdzie powtórnie. And claim them as his own. I weźmie ich do siebie. Oh, what a wonderful statement. Cóż za wspaniałe słowa. Christ is waiting with what? Chrystus czeka z czym? With longing desire. Z utęsknieniem. Christ is waiting. Z utęsknieniem czeka. To see himself reflected in his church on this earth. Na to, aby ujrzeć swoje odbicie w kościele na tej ziemi. His last remnant church on this earth. W swoim kościele, który jest kościołem ostatków na tej ziemi. The Seventh-day Adventist Church. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. Chrystus z utęsknieniem oczekuje na objawienie swojego charakteru wśród ludu na tej ziemi. And when the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people. A kiedy jego charakter będzie w sposób doskonały odzwierciedlony w jego ludzie, then he will come. Wtedy przyjdzie powtórę i weźmie ich do siebie. And so that's what Jesus is longing for. Tego właśnie, za tym właśnie Chrystus tęskni. And this can only happen as we allow Jesus to put his most holy place in our forehead. A może się to stać tylko wtedy, kiedy pozwolimy Jezusowi, aby jego miejsce najświętsze znalazło miejsce w naszym umyśle. In our frontal lobe. W tym właśnie płacie czołowym. And write his law in our heart and in our mind. Wtedy, kiedy jego prawo zostanie wypisane na naszych sercach i umysłach. Then Jesus can help us to gain the victory and to have and reflect the image of Jesus. Wtedy Jezus będzie mógł nam pomóc, pomógł nam w odniesieniu zwycięstwa i w odzwierciedlaniu jego charakteru. Now, how many people in the world at the end, how many people are going to reflect the image of Jesus? Pytanie, ilu ludzi pod koniec czasów będzie odzwierciedlało charakter Chrystusa? You see, we're coming down very fast. We're coming down to the time in Earth's history when the entire world will either be 100% controlled by the devil, or 100% controlled by the Godhead. Zbliżamy się wielkimi krokami do czasu, kiedy w 100% jedna grupa ludzi będzie w pełni poddana szatanowi, a druga w pełni oddana Chrystusowi. W 100%. And so, in Revelation chapter 13, verse 8, w 8 wierszu 13 rozdziału Objawienia Jana. It tells us how many people are going to make the choice to follow the devil. Czytamy, ile osób podejmie decyzję, aby pójść za szatanem i odzwierciedlać jego obraz. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.
i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Do you see what it says? How many people in the world? Czy widzicie? How many are going to follow the devil? Ile osób będzie szło za szatanem? It says all that dwell upon the earth. Wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, wszyscy mieszkańcy ziemi. Every man, woman, child on the face of the earth. Mężczyzna, kobieta czy dziecko na obliczu ziemi. Is going to follow the beast. Pójdzie za bestią. Except those, oprócz tych, whose names are written in the Lamb Book of Life, których imiona zapisane są w Księdze Żywota Baranka. Oh, my friends, is your name, is my name, written in the Lamb's Book of Life? Przyjaciele, czy wasze imiona i czy moje imię jest zapisane w Księdze Żywota Baranka? The hour that we're living in today, it's the most important question. The most important question for our life is my name written in the Lamb's Book of Life. W czasie, w którym żyjemy, najważniejsze pytanie, jakie możemy sobie zadać, to czy moje życie jest zapisane w Księdze Żywota Baranka. And so all of this activity is taking place within the brain. Zatem to wszystko, co się dzieje w naszym umyśle. And the devil has brought about many things to weaken. Many ways to weaken the frontal lobe of the brain. Biorąc pod uwagę to, że szatan czyni wiele wysiłków, aby osłabić ten płat czołowy naszego mózgu, so that he can get advantage of us. Aby mógł nas wykorzystać. And we're going to talk about that. O tym właśnie będzie mowa. In another meeting. W kolejnym spotkaniu. In chapter 13, Revelation chapter 13, verse 4, verse 3, it says. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. W czwartym wierszu tego samego rozdziału 13 objawienia Jana czytamy: a jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona, i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. How much is all? Ile to jest cała, wszyscy? That's pretty complete, isn't it? No, dość wyraźnie to świadczy, ile tych osób tam jest. And so verse 8 explains that the only people on the earth that will not follow the beast will be those whose names are in the Lamb's Book of Life. Wiersz 8 wyjaśnia, że jedynymi ludźmi, którzy nie pójdą w podziwie za zwierzęciem, są ci, których imiona zapisane są w Księdze Żywota Baranka. Those that have filled their brain with the dwelling place of God in heaven, the great sanctuary. Są to ci, których umysł stał się miejscem przebywania Boga, świątynią Boga. Those that have sowed in their gardens, those that have sowed the true fruit of the tree of life, the true fruit of God's holy word. Są to ci, którzy zasiali w ogrodach swojego umysłu prawdziwe słowo Boże. And so I appeal to you to make sure that our minds, that this is what we're feeding our mind just as much as possible. Dlatego apeluję do was, aby to słowo było jak najczęstszym, jak najczęściej wypełniało nasz umysł. Now I well know that in this world we're very busy. Jestem tego świadomy, że w obecnych czasach jesteśmy bardzo zajęci. And we struggle with our businesses, we struggle with trying to keep up with everything. We struggle. Cały czas się z czymś zmagamy, z pracą, z nadmiarem informacji. Jestem tego świadomy. And that's okay. I w porządku. That's all a part of God's design to develop our character. Bo to jest częścią Bożego planu budowania naszego charakteru. And God has told us that those that just spend their time only just praying and praying and praying and meditating and praying, that soon they'll cease to pray, they'll never develop their character. Bóg mówi, że ci, którzy tylko się poświęcają czytaniu Pisma Świętego i modlitwie, tylko temu, tylko rozmyślaniu, tylko medytacji, w końcu przestaną i to czynić.
But if this is first in our life, if God's word is first. Ale jeśli Pismo, Słowo Boże, postawimy na pierwszym miejscu w naszym życiu. If we invite the Holy Spirit and the Father and the Son to be in our to take control of our brain. Jeśli zaprosimy Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby przejęli kontrolę nad naszym umysłem. And this is uppermost for us. A to jest rzecz najważniejsza. God will help us in our business, he'll help us in our institutions, he'll help us in training our people, he'll help us in every way and every aspect of our life, he'll help us. Wtedy Bóg pomoże nam w naszej pracy, w prowadzeniu instytucji, w jakiejkolwiek sferze życia. On nam pomoże, jeśli na pierwszym miejscu postawimy jego. But this has to be first place. Ale jego słowo musi zająć to pierwsze miejsce w naszym sercu. And all else will fall under that. A wszystko inne znajdzie wtedy swoje właściwe miejsce. All right. Now I want to share with you from Revelation chapter first of all Revelation chapter 14 verse 1. Teraz chciałbym zacytować pierwszy wiersz 14 rozdziału objawienia Jana. This is a picture of those at the last hour. Widzimy tutaj tych, którzy żyją w czasach końca. And I looked, and lo, a lamb stood on Mount Zion, and with him 144,000, having the Father's name written in their forehead. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144,000 tych, którzy mieli wypisane imię na czole i imię jego ojca. So here we see those that have gained the victory, those whose lives have been changed, those that reflect the image of Jesus. Widzimy tych, którzy odnieśli zwycięstwo, których życie zostało przekształcone. They're standing with Jesus, the Lamb. Stoją wraz z Chrystusem, z barankiem na górze Syjon. And it says the Father's name is written where? I czytamy, że gdzie jest imię Ojca wypisane? The Father's name is written in the forehead. Wypisane na czole, na ich czołach. And when it says that, it's not talking about us taking a pin and putting God, Jesus out here. Oczywiście nie chodzi tutaj o umieszczenie znaków graficznych Bóg, Jezus na naszych czołach. It's talking about having it in here. Mowa jest o tym, że in the heart. Jest to w naszym sercu, w naszym umyśle. To stanowi siłę naszego życia. You know, I was on an airplane back a number of years ago, flew across the ocean from New York. Kilka lat temu leciałem samolotem z Nowego Jorku nad oceanem. And at a certain hour there was a group of people on the airplane that stood up to have their worship. I w pewnym momencie grupa ludzi powstała, aby odbyć nabożeństwo. And I was very interested. I to mnie bardzo zaintrygowało. They had a little block of wood. Mieli takie małe klocki drewniane. And they had a rubber band connected to it, which they wound around their head, and they put the little block of wood here on the front of their head. I te pudełka właśnie drewniane mieli tutaj przymocowane takimi powrozami skórzanymi. Then they took another little cube of wood and put it on their right hand and tied it with rubber around their right hand. Również drugie takie pudełeczko na prawej ręce przywiązali je również tymi skórzanymi powrozami. And then they stood there praying and praying and praying and praying. I tak stali, many people on the airplane, many. Stali i modlili się. Było ich bardzo dużo w tym samolocie. And I thought that's very interesting. I pomyślałem sobie, że to jest ciekawe. Remember, we just read in our last meeting, we read about, and from Deuteronomy the 6th chapter, where it says that you're to bind them on your forehead and on your right hand. Na poprzednim spotkaniu z Księgi Powtórzonego Prawa cytowaliśmy, że prawo miało być właśnie przywiązane do czoła i do prawicy. But my friends, is that what God wants? Pardon? Is that what God wants? Is that what he's talking about? Ale czy właśnie o takiej aktywności mówi Bóg? Oh, God is so anxious and longing
That he's able to put his law in our heart and in our mind. Bardzo tęskni za tym, aby nasze swoje prawo wpisać do naszych serc. So that our character, our personality, our very life is tied up. Aby nasz charakter, nasza osobowość, całe nasze życie było związane z Bogiem. With the things that are in this book. Z tym, co jest zawarte w tej księdze. And that's what he's longing for. Tego właśnie pragnie Bóg. Now I'd like to have you turn with me to the 7th chapter of Revelation. Przejdźmy teraz do 7 rozdziału księgi, 7 rozdziału objawienia Jana. And we're going to read the first 3 verses, Revelation 7. I tam z 7 rozdziału czytajmy pierwsze 3 wiersze. And after these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 corners of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, Hurt not the earth, neither the sea nor the trees, until we have sealed the servants of our God in their foreheads. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na 4 aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. In the book Early Writings it makes a comment on these 3 verses. We wczesnych pismach Ellen White zawiera komentarz do tego tekstu. She says that God showed her in vision what this all the things that took place here. Pisze, że Bóg pokazał jej wizji to, co tutaj się działo. Co jest opisane w tym fragmencie. And she said that she saw that the 4 angels had a commission from God and they were on their way to the earth to start the time of trouble that's to come. Widziała, że 4 aniołów zostało posłanych przez Boga, aby zaczęły się te czasy niepokoju na ziemi. But she says that Jesus, talking about Jesus, he gazed in pity on the remnant. Ale pisze też, że Jezus spojrzał z litością na resztkę. Then he raised his hands and with a voice of deep pity he cried, My blood, Father, my blood, my blood, my blood. Ale Chrystus podniósł swoją dłoń i zawołał do Ojca, moja krew, moja krew, moja krew. And then she said she saw an angel flying swiftly to the 4 angel that was given to hurt the earth, waving something up and down. I później w wizji zobaczyła innego anioła, który szybko zmierzał do tych aniołów, którzy mieli wzbudzić niepokój na ziemi i czymś pomachiwał. And crying with a loud voice, hold, hold, hold. I wielkim głosem zawołali, powstrzymajcie się, powstrzymajcie się. Until the servants of our God are sealed in their foreheads. Aż słudzy naszego Boga są zapieczętowani na ich czołach, na swoich czołach. And so it says, then another angel was commissioned to fly swiftly to the 4 angels and bid them hold. Inny anioł został posłany, aby szybko dotrzeć do tych 4 aniołów, by powstrzymać ich działanie. Until the servants of God were sealed with the seal of the living God in their foreheads. Aż słudzy Boga naszego zostali opatrzeni pieczęcią na czołach ich. That's from Early Writings page 37-38. 37 i 38 strona wczesnych pism, oczywiście strony z przekładu z oryginału. Oh my friends, what Jesus is longing for is to put his seal in our foreheads.
Czego Jezus pragnie? Pragnie umieścić pieczęć na naszych czołach. And his seal is his very character, his very life, his very law. A jego pieczęcią jest jego charakter, jego życie, jego prawo. And that's what he's longing for. Tego Bóg dla nas pragnie. But we are so busy and there's so many important things, good things. Jednak my jesteśmy tak bardzo zajęci, bo jest tyle bardzo ważnych rzeczy, które musimy zrobić. Not sinful things. Wcale nie grzeszne. Not bad things. Wcale nie złe. But good things. Są to dobre rzeczy. It just keeps us going, keeps us going, keeps us going. Dobre rzeczy powodują, że cały czas przemy do przodu, idziemy do przodu. Christ is waiting with longing desire. A Chrystus czeka z utęsknieniem. For the manifestation of himself in his church. Na to, aby on sam widoczny był w swoim kościele. When the character of God shall be perfectly reproduced in his people. Kiedy charakter Boży zostanie w pełni odzwierciedlony w jego ludzie. Then he will come. Wtedy przyjdzie. And claim them as his own. I zabierze ich do siebie. Notice that it's in the forehead. Zauważcie, że znowu jest mowa o czole. Where he wants to put his seal. Tam właśnie Bóg chce umieścić swoją pieczęć. The seal of the living God. Jest to pieczęć Boga żywego. But now the devil is seeking to do everything he can do to weaken the frontal lobe of the brain. Ale szatan nie pozostaje bezczynny i stara się uczynić wszystko, co może, aby osłabić działanie mózgu. So that the frontal lobe of the brain is sleepy. Aby ten płat czołowy był taki ospały. It's slow. Taki powolny. It's weak. Po prostu słaby. And it's difficult for us to really think of the things and to let Jesus control our imaginations as we read his holy word. Tak, żeby nam było trudno myśleć o tym, co wyższe i skupiać się na jego świętym słowie. And so we're going to talk about the things that the devil uses. But first of all, I want to turn back to Psalms 119. Powiemy sobie o sposobach używanych przez szatana, ale najpierw zwróćmy uwagę na słowa z Psalmu 119. In verse 11. I tam wiersz 11. This is a psalm written by David. To jest psalm napisany przez Dawida. And he says, thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. And so David says, the way I have resisted the Satan's temptations, the way I've resisted his attempt to take control of my mind is by putting your word in my mind. Psalmista stwierdza, że sposobem na odparcie pokusy szatana i zachowanie umysłu wolnego od jego wpływów jest przechowywanie Słowa Bożego w sercu. And so, if we want to resist the devil, if we want to gain the victory, we must do it the same way David did. Jeśli więc chcemy odeprzeć szatana i odnieść zwycięstwo, and mamy ten sam sposób do wykorzystania, o którym mówił psalmista. And make an understanding of these words as clear in our mind as possible. Starajmy się zdobyć jak najwyraźniejsze, jak najjaśniejsze zrozumienie tych słów, jak tylko jest to możliwe. And invite the presence of the Holy Spirit to come into our heart and mind. I zaprośmy, aby Ducha Świętego, aby był obecny w naszym umyśle i sercu. I'll read the statement again. Pozwólcie, że jeszcze raz zacytuję. Selected Messages, Book 1, page 124. Strona 124 z pierwszego tomu Poselstw Wybranych. There is nothing that Satan fears so much. Szatan nie obawia się niczego bardziej niż as that the people of God shall clear the way. Niż tego, że lud Boży oczyści drogę, by removing every hindrance, usuwając każdą przeszkodę, so that the Lord can pour out his spirit upon a languishing church. Tak, aby
Bóg mógł wylać swojego Ducha Świętego na przygasający Kościół. All right. Now, I'd like to spend a few moments talking about, and I can only start this evening, and we'll finish it the next time. Dziś rozpocznę tylko ten temat, skończymy to rozważanie jutro. There are a number of ways that the devil uses to weaken the frontal lobe of the brain. Chciałbym powiedzieć co nieco o sposobach, jakich szatan używa w celu osłabiania tego czołowego płata mózgu. In fact, I've come up with 10 ways. I'm sure there's many more, but I've come up with 10 major ways. Myślę, że jest więcej tych sposobów, ale ja doliczyłem się na razie 10. That the devil weakens the frontal lobe. I tych sposobów używa, aby osłabić płat czołowy mózgu. So that when the Holy Spirit tries to speak to our heart, it's like trying to talk to somebody that has had a little alcohol or somebody that very sleepy and tired. Te sposoby powodują, że Bóg, który przemawia do naszego serca, ma problemy z dotarciem, ponieważ to serce, ten umysł jest jakby pod działaniem alkoholu, jakby był ospały, nie mógł odbierać właściwie bodźców. And so it's very difficult for the Holy Spirit to communicate. Wtedy bardzo trudno Duchowi Świętemu coś przekazać. It's hard for us to change our heart. Trudno jest zmienić nasze serce. So the first thing that I would like to mention to you is some of the things that we know very well are problems. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym wspomnieć, a bardzo dobrze znamy swoje własne problemy. All of us know. Wszyscy wiemy, all of us know that drinking of alcohol weakens the frontal lobe of the brain. Wszyscy wiemy, że spożycie alkoholu powoduje osłabienie płata czołowego mózgu. So alcohol is one of the things that weakens the frontal lobe. Jest to jeden z czynników, który osłabia funkcjonowanie płata przedniego czołowego mózgu. And I remember when my uncle, I came from a whole family of alcoholics. Pamiętam mojego wujka. Niestety w mojej rodzinie było bardzo wielu alkoholików. And when my uncle would have a few drinks, he would become very religious. Pamiętam, że mój wujek po kilku głębszych stawał się bardzo religijnym człowiekiem. So my mother was his sister and he would call us and he'd say, sing some hymns to me. I want to hear the hymns from the Bible. Moja mama, czyli jej siostra, była przez niego wzywana wtedy i mówi, zaśpiewajcie mi jakieś pieśni kościelne. So we tried to sing to him, we'd read the Bible to him and he would just love it. Bardzo mu się podobało, jak śpiewaliśmy, czytaliśmy teksty biblijne. But it didn't change him at all. Ale to nic nie zmieniło w jego życiu. Because he was drunk. Bo był pijany. Studies show that alcohol causes the frontal lobe of the brain. I'll turn this over. Badania wskazują, że oddziaływanie alkoholu na płat czołowy mózgu. The first part of the brain that's affected is the frontal lobe. Badania wskazują, że pierwsza część mózgu, na jaką wpływa alkohol, jest właśnie płat czołowy. Now I know that most of us don't drink. Wiem, że większość z nas nie pije. But we all have friends that do. Ale mamy przyjaciół, znajomych, którzy mają ten problem. And we should learn the effects of alcohol so that we can help other people. I dlatego powinniśmy dowiedzieć się, jakie są skutki spożywania alkoholu, aby pomagać naszym znajomym. Dr. Melvin H. Nisley of the University of South Carolina. Profesor Nisley z Uniwersytetu Północnej Karoliny.
He did a series of studies on the effects of alcohol on the human brain. Przeprowadził serię badań na temat wpływu alkoholu na ludzki mózg. And Dr. Cyril Corville from the Los Angeles Medical Center in California. Także dr Cyril Corville z Kalifornii. Both of them were friends and they both worked together to study the effects of alcohol on the human brain. Ci dwaj naukowcy byli przyjaciółmi i wspólnie badali wpływ alkoholu na mózg. Dr. Cyril Corville was a pathologist. Dr. Corville był patologiem. He's dead today. This is a number of years ago. Odszedł już, nie jest już wśród żyjących. But he was a pathologist. And he did, I forget how many thousand autopsies he did in his life. Był patologiem i nie pamiętam już nawet ile tysięcy autopsji przeprowadził. And his interest was the effects of alcohol on the human body. I szczególnie interesowało go właśnie jak alkohol wpływa na ludzki mózg. And on the brain. On the body and the brain. Na ciało, a szczególnie na mózg. And so he said, Dr. Corville said, that a drink of alcohol every day, just a drink or two of alcohol, small drink, was equal over a period of years, was equal to a frontal lobotomy or frontal cutting loose the frontal lobe. Of the brain. Powiedział, zauważył że na podstawie tych badań, że jeden, dwa drinki dziennie przez kilka lat mają taki wpływ, jakbyśmy po prostu zrobili lobotomię, czyli wycięli operacyjnie ten płat czołowy mózgu. And Dr. Nisley, he studied the brain and he studied the effects of alcohol on the bloodstream and what causes the destruction in the human brain with alcohol. Dr. Nisley badał wpływ alkoholu na cyrkulację krwi, na układ krwionośny i co powoduje problemy w tym układzie. And he put together a film called Just One. Nakręcił film o tytule Just One, czyli Tylko Jeden. And very clearly shows the effect of alcohol on the bloodstream. Bardzo wyraźnie przedstawił tam wpływ układu wpływ alkoholu na układ krwionośny. And this is what he shared, what he taught his classes in the university. Oto czego uczył podczas zajęć na uniwersytecie. You see, the blood courses through our body, travels through our body. In the large blood vessels. Krew przepływa przez nasze ciało dużymi naczyniami. Red blood cells. Czerwone krwinki. Is what carries the oxygen. Są nośnikiem tlenu. Throughout the blood in the body. Roznoszą tlen po ciele. Rozprowadzają ten po ciele. The capillaries, the very smallest blood vessels of your body and of your brain, the capillaries are so tiny that the blood cell, the red blood cells, have to travel through the capillary single file like this. Naczynka włosowate są tak wąskie, że czerwone krwinki muszą przepływać jedna za drugą. And so, powiedzmy gęsiego. The red blood cells carry oxygen. That they go through the lungs, they pick up oxygen, they travel throughout the body, and they pass the oxygen off to the cells that make up the body. Czyli czerwone krwinki przechodzą przez naczynia rozmieszczone w płucach, tam pobierają tlen i aż do tych właśnie naczyń włosowatych, z których oddają tlen do komórek. In this case, it's the brain.
cells of the brain. W tym przypadku tutaj mówimy o komórkach w mózgu. And so the oxygen travels into the cell bed and takes the red blood cells carry the oxygen. It travels into the red blood cells around the cells of the brain, as we talk about the brain, and it brings in the oxygen and carries away the waste. Tak jak i w innych komórkach, ale tutaj mówimy o mózgu, czerwone krwinki dostarczają tlen do tych komórek, jednocześnie odprowadzane są zbędne produkty przemiany. And in the natural process, the brain, the red blood cells flow freely through the vessels. The oxygen goes freely around the cells, and therefore everything works very well. W normalnej sytuacji, przy niezakłóconym działaniu układu, te czerwone krwinki przepływają bez żadnych problemów i oddają ten drogocenny tlen do komórek. God made a very wonderful creation in the human Bóg stworzył człowieka w niezwykle wspaniały sposób. But when people take alcohol into their bloodstream, alcohol causes the red blood cells to become sticky, and it's called agglutination of the red blood cells. Gdy jednak spożywamy alkohol, on powoduje, że te czerwone krwinki sklejają się i nazywamy ten proces aglutynacją. And so you have clumps of blood. A więc tworzą się takie zbitki krwinek. Some small and some very large. Niektóre są małe, a niektóre całkiem pokaźne. In the film that he had, he actually took human beings and showed with no alcohol, with a tiny microscope and light, he showed the blood vessels in the eye, in the white of the eye. W tym filmie udało mu się za pomocą mocnego, silnego mikroskopu pokazać zbliżenie oka i naczynek włosowatych, które znajdują się wokół, w białku oka. And he magnified it very big, so those tiny little arteries in the brain and the eyeball, you could see the blood actually going through. Powiększył je tak mocno, że było widać, jak krew przepływa przez te drobniuteńkie naczynka w gałce ocznej. And then he showed when a person would start drinking just a couple of drinks. I później pokazał również przykład osoby, która wychyliła kilka kieliszków. A very small amount of even beer. A nawet chodziło tylko o piwo. Or any alcoholic beverage, but beer is even less. There's less alcohol in beer than there is in whiskey or wine. Jakikolwiek napój alkoholowy, wystarczyło samo piwo, oczywiście jest w nim o wiele mniej alkoholu niż w whisky czy w winie. And he showed, you could actually see the blood going through, and then you could see the blood beginning to get little lumps in the blood, and then the lumps would got bigger and bigger and bigger. I w tym powiększeniu było wyraźnie widać, jak krwinki sklejały się, skupiały się i tworzyły się te grudki, tworzyły się te przeszkody później właśnie w naczyniach. And as the person drank more alcohol, the more agglutination they had, the bigger the lumps of red blood cells became. Przyjmowanie tej większej ilości alkoholu powodowało, że coraz większe te skupiska krwinek się tworzyły. And he showed how this would clog the end of capillaries. I pokazał, jak właśnie te zbitki powodowały zapchanie otworów do tych naczyń. And cut off the blood supply for a short period of time. I przez krótki okres czasu dostarczanie tlenu było odcięte od tych naczynek. And
Jeśli dostawa tlenu jest odcięta od komórek przez 3 do 5 minut, they first become very weak, najpierw komórki te słabną and useless, są bezużyteczne w tym momencie and then they die. I obumierają. They're removed from the brain. The white blood cells come in eventually and take this dead material away. W końcu przychodzą białe krwinki, które usuwają te komórki jako no, po prostu zbędny materiał, już nieużyteczny. And the person has just lost thousands of brain cells. W ten sposób człowiek traci tysiące neuronów. Permanently lost them. I one są stracone na zawsze, nie odbudowują się. So that a person that drinks alcohol for a long period of time, for many years, a little drink, they're carrying on their business, they're working, but they drink a little alcohol every day. A zatem nawet w przypadku takich osób, które niewiele piją, no przy pracy może, czy po pracy w niewielkiej ilości alkoholu, that they actually, the brain is shrinking up inside the head. Nawet w ich przypadku, jeśli czynią to przez lata, ich mózg się po prostu kurczy. And ordinarily, your brain fits snug in the cranium. It fits right up tight to the cranium. Normalnych, the bone fits snug. W normalnych przypadkach mózg bardzo ściśle przylega do kości czaszkowych. But with the alcohol, with the destruction of brain cells, the brain begins to shrink away from the cranium. Znaczy jest bardzo blisko tych kości czaszkowych, ale przy spożyciu alkoholu kurczy się, odsuwa się od tych kości. And the actual structure of the brain begins to change. I zmienia się struktura mózgu. And so now, instead of having a brain that is snug to the cranium, now you have a brain that is not up against the cranium. A zatem zamiast mieć mózg, który no, wypełnia czaszkę, mamy taki, który się skurczył, jest mniejszy. And in my studies with a pathologist, I saw and learned that the greatest destruction of cells off the brain are in the frontal lobe. Z moich doświadczeń i rozmów z patologami dowiedziałem się, że największa utrata komórek neuronów dokonuje się właśnie w płacie czołowym. In other words, the gap here is much greater than the gap around the rest of the brain. Z tego też względu przestrzeń pomiędzy płatem czołowym a czaszką jest większa niż przestrzeń pomiędzy tylnymi częściami mózgu a czaszką. There's also a fair amount of loss in the cerebellum down in this part of the brain. Także spory ubytek dokonuje się w mózgu. And of course in a number of other spots in the brain with different types of cells. I także w innych miejscach, miejscach mózgu z różnymi innymi rodzajami komórek to się dokonuje. But the greatest amount of damage is in the frontal lobe and the greatest loss of blood cells are in the frontal lobe. Jednak największe spustoszenia czynione są właśnie w płacie czołowym. Because the frontal lobe is packed with small, tight, close blood cells. Bo właśnie w tym, brain cells, not blood cells, brain cells. Bo w tym właśnie płacie czołowym ten płat czołowy jest upakowany cały tymi malutkimi komórkami nerwowymi, czyli neuronami. And when the agglutination happens
These are some of the first cells to be destroyed. Gdy pojawia się aglutynacja, komórki, neurony właśnie z tego płata czołowego są pierwszymi ofiarami tego procesu. Ellen White told us many years ago that back after creation and after man fell, after sin began. Ellen White napisała, że po upadku w grzech, po upadku pierwszego człowieka, Satan called his angels together. Szatan zwołał swoich aniołów. They had a committee meeting. Mieli posiedzenie rady. And that Satan said, "What can we do to cause the greatest destruction to human beings?" I szatan zapytał ich, cóż możemy zrobić, aby jak największe spustoszenie wśród istot ludzkich poczynić? And to change the image of God to our image. I to Satan's image. Zmienić obraz Boga na obraz szatana w ich umysłach. And she says that's when they invented alcohol. Mówi, że właśnie wtedy pojawił się alkohol. And so for nearly 6,000 years, alcohol has been one of the most horrible devices of the enemy to destroy not only the human soul, but the whole character, personality and family of the person. Przez 6000 lat alkohol był jednym z najbardziej użytecznych narzędzi w rękach szatana w niszczeniu nie tylko samej jednostki, ale również życia społecznego i rodziny. I wish my wife would have been able to come with me. Her brother-in-law just had a lung operation and died. But we were intending for her. She was going to be talking about the wife and the family of the alcoholic. Żałuję, że nie ma ze mną mojej żony, która niestety musiała wyjechać na pogrzeb swojego brata. Ona właśnie miała mówić o życiu rodziny alkoholika. And she has studied for many years on the subject. Przyglądała się temu tematowi przez wiele lat, zgłębiała ten temat wiele lat. But the destruction to the whole entire family, the destruction to the children. Zniszczenie, jakie alkohol sieje w całej rodzinie i jak niszczy dzieci, jest niesamowite. And we as health educators and we as Seventh-day Adventists that have the light that God has given to us on these subjects. A my jako ci, którzy kształcą innych, my jako Adwentyści Dnia Siódmego, którzy wiedzą wiele o tym temacie. We need to understand the effect of alcohol on the unborn baby in the mother. Powinniśmy również rozumieć wpływ alkoholu na nienarodzone dziecko. Because the destruction in the baby's brain and its body is even more than it is in the mother. Bo zniszczenia, jakie, spustoszenie, jakie alkohol sieje w mózgu i w ciele dziecka, są o wiele większe niż w ciele matki. Because you see, the alcohol is able to pass through the placenta into the baby's bloodstream. Ponieważ alkohol może przedostać się do układu krwionośnego dziecka przez łożysko. The mother's body is mature and able to metabolize and to get rid of that poison out of her body. Ciało matki jest dojrzałe i jest w stanie przez proces metabolizmu pozbyć się tej trucizny, którą matka w sobie matka zażywa w postaci alkoholu. The baby's body is not prepared to get rid of that alcohol so fast out of the bloodstream. Dziecko nie jest przygotowane na to, aby pozbyć się tego alkoholu w tak szybki sposób. So the alcohol builds up in the bloodstream of the little baby. Więc poziom alkoholu szybko wzrasta w jego organizmie, w jego krwi. Many, many diseases, many syndromes are found in babies of alcoholic women, where they actually have the alcoholic the syndrome of I forget what they call the different things, but anyway, where their face changes, it's not. The baby is not able to, it's not normal at all.
Niestety powoduje to wiele poważnych chorób u dziecka, łącznie z, ze zmianami w wyglądzie twarzy. And so, when you're talking to your friends, your neighbors, because there's a lot of alcohol consumption in Poland, as well as all the rest of the world. W Polsce spożywa się wiele alkoholu, no powiedzmy, że i tak samo chyba dzieje się już na całym świecie, gdy rozmawiacie ze swoimi znajomymi. Beg your women to not touch a drop of alcohol the entire time she's carrying that baby. Błagajcie kobiety, aby przez cały okres ciąży nie przyjmowały żadnego alkoholu. My wife's a midwife. So we hear baby talk in our house all the time. Moja żona jest położną, więc my o dzieciach rozmawiamy w domu cały czas. My wife trains midwives as well. So moja żona również szkoli położne. One of our works in India is to train midwives. Jednym z naszych zadań właśnie w Indiach jest przygotowywanie do zawodu położnych. And so there's actually more destruction in the brain of the little child than there is even in the mother. Tak jak wspomniałem, w mózgu dziecka dokonują się o wiele poważniejsze zmiany nawet niż w mózgu matki. But you see, when this happens, and literally tens of thousands, millions of brain cells are lost off the brain, and largely the frontal lobe. Dosłownie dziesiątki tysięcy, a w końcu przy długim spożyciu miliony komórek nerwowych po prostu nikną, nie do odzyskania już są. Szczególnie w płacie czołowym. It makes it very difficult for God, Jesus, to communicate with the frontal lobe. I przez to bardzo trudno jest Bogu, Jezusowi i Duchowi Świętemu porozumiewać się z nami za pomocą tego właśnie płata przedniego. Płata czołowego. But I want to tell you, it's amazing. The creative power, the recreative power of God. Ale muszę wam powiedzieć, że moc twórcza i odtwórcza Boga jest niezwykła. Even though we foolishly destroy many brain cells in our brain. Nawet jeśli w bardzo nierozsądny sposób niszczymy te niezliczone ilości komórek nerwowych. If we will turn to Jesus, jeśli zwrócimy się z powrotem do Jezusa, He will give us victory. On da nam od niej zwycięstwo. There's nothing we can do about the cells that we've lost. They're nic gone. Już nie da się zrobić z komórkami, które zostały stracone. But we can stop the destruction of more brain cells. Ale możemy zatrzymać zniszczenie, które dokonuje się w mózgu. By stopping the alcohol. Przez powstrzymanie się od alkoholu. And I praise God in my life. Wielbię Boga za to, że w moim życiu, because as I told you, I come from a family of alcoholics. Jak wspomniałem, pochodzę z rodziny alkoholików. When I was in my late teenage years, I was going down the same road. Jako nastolatek staczałem się też po tej samej równi pochyłej. I met Jesus. Ale spotkałem Jezusa. And when I met Jesus, everything changed. I gdy Jego poznałem, wszystko się zmieniło. Everything changed. Wszystko się zmieniło. And Jesus gave me the power. Chrystus dał mi moc. And the victory. I zwycięstwo. And He changed my life and my game and my goals. Zmienił moje życie oraz cele, jakie sobie stawiałem w życiu. And I praise God. Wielbię Boga za to. And so always hold out hope. Do everything you can to try to save the alcoholic. Zawsze starajcie się uratować alkoholików. But as Wesley once said, but for the grace of God, this drunk would be me. Dzięki. It wasn't for the grace of God, I would be one of those. Wesley powiedział, że gdyby nie Boża łaska, tym pijakiem byłbym ja. But by the grace of God, Wesley was one of the mightiest preachers of the day. A dzięki Bożej łasce Wesley był jednym z najpotężniejszych kaznodziei Bożego słowa. Okay. I think that our time has come to an end. I have
9 other subjects to cover with you. Myślę, że nasz czas teraz się wyczerpał. Mam jeszcze 9 innych elementów, o których chciałbym wspomnieć. But I think that we should stop for a few and have a break and maybe take up again another time. Teraz robimy przerwę i będziemy kontynuować przy kolejnej okazji. And so keep in mind that David said, "Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee." Pamiętajcie o tym, co powiedział psalmista Dawid: "Słowo Twoje przechowuję we wnętrzu moim, abym nie zgrzeszył." And that through the word of God we can have the power to change our entire lives. Dzięki Słowu Bożemu dostępna jest dla nas moc przemiany całego naszego życia. And to reflect the image of Jesus fully. Byśmy w pełni odzwierciedlali charakter Jezusa Chrystusa. And then Jesus will come and take his church home. I wtedy Jezus przyjdzie i zabierze nas do swojego domu. Let's stand and pray. Powstańmy do modlitwy. Our Father in heaven. Nasz Ojcze w niebie. We make a choice to follow you with all of our heart. Chcemy podążać za Tobą całym naszym sercem. We want to have the most holy place of the heavenly sanctuary in our heart. Pragniemy, aby to najświętsze miejsce niebiańskiej świątyni było w naszym sercu. We want for Jesus to dwell in our heart. Pragniemy, aby Jezus zamieszkał w naszym sercu. And we want to become like Jesus. Chcemy być jak Jezus. And help us to take hold of the power of God. Pomóż nam uchwycić się mocy Boga. That we might become like him. Abyśmy byli do niego podobni. And we praise you for Jesus' sake. Wielbimy cię w imieniu Jezusa. Amen. Amen. God bless each of you. Niech Bóg wam błogosławi. This is the Indian way of saying God bless you. Tak to robimy po hindusku. W Indiach. Niech Bóg was błogosławi.